Cześć moi drodzy, witam was ponownie w grze Endless Space. I... Mam taką uciekającą kometę. Wracam do naszej gry. Ostatnio przygotowuję się, ponieważ na naszych granicach będzie dosyć spore napięcie, z tego co widzę. Mamy tak naprawdę trzech jeszcze graczy. Jednego już żeśmy wyeliminowali. Są to żarłaki, są martwe. Na razie my jesteśmy najpotężniejsi. I cały czas szykuje tutaj nasze floty do wszelkiego rodzaju inwazji. Więc będzie co robić. Mamy tutaj system Kuma, w którym nic się nie dzieje. Dlaczego? W systemie Kuma. Czemu ty nic nie robisz? To jest mała, słuchaj, i tak wszędzie wszystko ulepszymy, znajdź życie. To 7 tur, 15 tur. Na razie nic się tam robi. Wasat także się nic nie robi. Dlaczego? Tutaj w ogóle mamy dość dobry widzę o 7. Mamy 200, tylko 16 niestety. Populacja wygląda na całkiem niezłą. Mamy w ogóle silne promieniowanie. Możemy się tego pozbyć. 3 tury. Tutaj kolejne tury. Musimy się w ogóle zacząć pozbywać tych negatywnych efektów. Nerod. W Nerod nic nie ma, w Nerod żeśmy się pozbyli już negatywnych efektów. 200 też parę. Grozowisko wiedzy mamy tutaj, bo nie w tym miejscu. W ogóle ciekawie wygląda planeta. Tak, usunięcie pyłu. Zajmijmy się tym. A następnie dalej niech już świat się rozwija jak tam chce. Więc po prostu tutaj naklikamy tego ile wlezie. Siatka i zniszczenie. Nie będziemy wyniszczać systemu. Chcemy zarabiać, chcemy mieć kasę, chcemy mieć wszystko. Po 12-15 statków by było bardzo fajnie wyglądać. Jak tam w ogóle nasze ośrodki produkcji tutaj lubus nic nie robi. No to mamy już max wszystkiego. A no to rób ulepszenia. 7, 8, 13, 46 statków to jest w ogóle nasz zaczepisty ośrodek produkcyjny. Wow! Na to się snajpery, Voyagery i Voyagery trójki. Voyagery dwójki także mamy. No mamy takie właśnie dwa ośrodki fajnie na produkcyjne, gdzie naprawdę sporo statków jest. Gdzieś tu jeszcze powinien być taki ośrodek, czy to tylko tutaj? Tutaj są takie nasze ośrodki produkcyjne. Kiedyś walczyliśmy o system Way, pamiętam. No, to już ładnie wygląda, to jest sporo, bo 71 tur. Tu jest 16. No, ale chyba wszędzie coś się dzieje. Puśćmy turę, zobaczmy co się wydarzy w następnej kolejności. Mamy jedną turę do technologii. Powiem wam, że się zastanawiam właśnie nad próbą. Mam osłony i zaawansowany system obronny następne. Się zastanawiam nad... próbą raczej nagrania tego Total War'a. Więc ja nie jestem jakimś tam wybitnym Total War'zystą. Jedną turę. No niech ten system troszeczkę się tutaj pousprawnia. 33 tury. Może być. Nie jestem jakimś wybitnym Total War'zystą, bo ja się nie znam. Mam widzę dobry ośrodek produkcyjny. I sobie możemy zacząć kolonizować kolejne planety. Trzy kolonie w jednej turze. Spoko. No to jest sporo Voyager. To są Voyagery dwójki. Są okręty atakujące. Mam troszeczkę sił oblężniczej. Będziemy musieli... tu chciałem jeszcze wziąć kolejny system. Gruz. Asteroidy są dobre w produkcji. Może to przekształcimy się na samą produkcję. I damy tutaj głównie do produkcji rzeczy. O, chociaż chwila.
podamy. Przeniesiemy to wyżej. Bodby 3 tury. No poszerzenie granic. Ja wiem, że powinien bardziej się na tym zastanawiać, co ja wybieram, ale jeszcze mi się nie chce. Jeszcze jedną rzecz wziąłem tutaj. Aha, ta jeszcze nie jest skolonizowana, czy ja mogę? W sumie nie powinienem ich kolonizować jeszcze. Dobra. Mam za mało obywateli. Hat. No to jakieś tam planetkę, którą może się rozwijać sama. Po prostu trzeba naklikać wszystko, jak wlezie. I tak naprawdę nie zapomnieć. Bo ona nie jest ani środkiem producenta, to jest po prostu system tak, abyśmy my mieli władzę. Coś już nie... Dalej, kończymy turę. Widzę tam Essa i Kionos będziemy musieli tutaj... I Regulus. Te trzy systemy będziemy musieli opanować, to jest dawny teren żarłaków. Myśmy zaczynali tutaj. No w sumie nie taka duża odległość. Ci mnie wkurzyli, bo zajęli mi tutaj system. Jeśli mamy kolonię. Ma pustynna. Ja bym chciał cię przechrzcić w... Później... wulkaniczną. Podczas produkcji i usunięcie tego. Przeszlimy ją, żeby mieć więcej produkcji. Tak samo myślę, że... Bo ta jest... Chociaż kurde do nauki. Dobra, tą zostawimy sobie do nauki. Mała sucha. Suche są od czego? Suche są od pyłu. I ona w ogóle ma coś. I nie możemy jej przekształcić w inną. Mają w tundrę arktyczną albo pustynną. Myślę, że zrobimy ją w arktyczną i także tutaj postawimy ośrodek naukowy. Dalej, niestety kryzys tutaj. Tu jest na razie, widzę spokój, byśmy mogli utworzyć kolonie w tych dwóch miejscach. To już będzie kolonia, pozbędziemy się ubogich gleb i powinno być dobrze. Chcę to, chcę satelity. Chcę to, dobra. Dalej, jeżeli chodzi o kolejny system Worta, 600, ładna ilość. Pozbycie się pyłu da nam więcej produkcji. I Ceres? Ładnie, tutaj czy już możemy kolonizować. Arktyczna, ośrodek badawczy, metanowa nam daje co? Metanowa nam daje produkcji. Bierzemy metan. Myślę, że dwóch. Weźmy sobie arktyczną, na przynajmniej teraz. Następnie bym chciał satelity, pogodynkę i hydrosekwencjonowanie. No, podnieść dużo produkcję. Czy coś jeszcze zapomniałem? Centaur nam się tworzą snajpery. Heze tworzą się. Ying. Tworzy Voyagery dwójki. Dobra, twórz je. Bo my byśmy teraz potrzebowali bimbrowców. Na to nazwę. Boże. Kurde, co ja wymyśliłem? Bimbrowcy. Ale to raczej będziemy musieli ich potworzyć z jednego prostego względu. Się nie powiększyły nasze tereny. Z tego względu, że będziemy musieli przyjmować te systemy. O! Już coś się dzieje. Adamant za antymateria. Nie. 10 pedestal tylko przebudowy system gwiezdny. Panie, jesteśmy w świątynie. Na niebie z księżyców. Orm? Orm jest taki sam, więc nie tutaj. I może. O,
na badanie niech przeznaczy połowę produkcji. Czyli nie mamy pyłu. Produkcja wzrosła, jak widzimy, mam tu sporo trochę snajperów. Wow, jakie doświadczenie w ogóle. Nie natura. 4 tury. No ale nie, to się zrobi. Ja bym cię tutaj, bo to jest Ukdach. Masz snajper, więc ty będziesz mi tworzyć 2 tury na bimbrownika. Snajper jest 2 tury, w sumie 2 tury. Dobra, będziesz mi tworzyć bimbrowców. Bimbrowcy mają 1 punkt dowodzenia, więc są dosyć korzystni. Sporo ich, 52 tury aż. Ale sporo ich potrzebuje. Jest, tutaj prędkość ta się przekształciła, sieć mam mało ognistą. I to na razie tyle. Koniec tury? Dacie. Trochę gadam, a już kurde 11 minut trwa odcinek. Pewnie nasze włosy się ładnie tutaj rozrastają. No i ja będzie tym wpisz, bo tu mam 2 przeciwników, to jest 1. W ogóle jak my wyglądamy w stosunkach? My z nim mam pokój, z nim mamy sojusz, czyli pielgrzymów by trzeba było zatkać, tylko że pielgrzymi są od nas odcięci. A nie chce się otwierać na 3 fronty. Więc póki co wstrzymujemy na razie oddech i siły. Dobrze, system way. Na system way możesz się sam rozwijać. I przyznam, że produkcję na naukę. Na razie to jest wszystko badanie. Mamy społeczeństwo społeczeństwo sieci neuronowej. I to da. Znaczy niewiele. Już gra zaczyna przycinać. Co mamy? Energia pochodząca z pyłu została odprowadzona z Auschwitz, a sama planeta stała się z tego powodu nieco mniej osobliwa. Trudno. Syntezy adamant. Nie. Kanis. 1000, ładnie. Mamy ładną produkcję. Mamy tutaj Voyagery 2. Czy coś, co mi da... 20% nauki. To by w ogóle nam się przydało. Tutaj sobie, wiecie, obronę podnieść, ale ja bym tutaj potrzebował Voyager 3, 2 tury, snajper, 2 tury. Czyli tutaj bimbrownicy tworzą się 1 turę. Więc ich naprodukujemy dosyć sporo, bo ja ich naprawdę sporo będę potrzebował. Teraz tak, Jersz. Voyager 2 jak system. System wygląda fatalnie. Chociaż ma już 500, więc jest ładny. Mam wszystkie planety w ogóle skolonizowane. Więc bardzo dobrze. Pozwala się do strefy wpływów. I usunięcie pyłu stąd. Zwiększy produkcję. Coś jeszcze tak. Esz. No, planeta może się sama już rozwijać. Mi to już nie robi. Więc naklikam po prostu, niech się tam tworzy co chce. I produkcja na naukę. Dalej, tu jeszcze. Aha, to są wszystkie, tak? Nie, tutaj jest Wasat. Wasat masz 200, tylko malutko. A może skolonizować tą planetę. Trochę więcej produkcji, znów więcej produkcji. Produkcja akurat jest dosyć kluczowa tutaj w tym wszystkim. Nie, właśnie całego systemu.
O, tyle, tyle. Następną turę poproszę. Teraz wiecie, jest takie po prostu czekanie, aż wybuchnie jakiś konflikt. I siedzimy, mamy i ukierunkowana SI. Plus 3 punkty dowodzenia, najpierw bardzo dużo. Pojazd co najmniej 41 increase, plus 40% inwazja na Imperium. Nie wiem, o co chodzi dokładnie. Xanados, tutaj mam 600 punkcików. Daćmy strefa wpływów. Ponownie strefa wpływów. Produkcja. Więcej ludności. I na razie tyle. Co dalej, co dalej, co dalej? Tu, gruz. Świetnie, no to możemy tutaj kolonizować te dwie planetki. Tutaj usuniemy tą nierówną powłokę później. Bo naszym zadaniem tak naprawdę tutaj jest wyczyścić całą galaktykę z pyłu. To jest nasz główny cel. Czy do tego będę dążył? Nie wiem. Temos. Tak. Tak. Dwie tury. I na razie tyle. Masz tu ładną ilość. Lepsze szlaki handlowe. Dajcie po prostu na system gwiezdny. To. To. I to. Dobra, dalsze systemy. Niestety, wiem, że was to pewnie nudzi, ale to trzeba niestety zrobić. Helmeten, asteroida, wodór. Nie mam tu żadnej, ale i tak to później kupimy to ulepszenie. Ponieważ nie korzystamy, tak jak mówię, nie korzystamy z pyłu, więc nam to ryba. Czy coś jeszcze, czegoś nie ma. Nie płacimy za to, to jest wszystko darmowe ulepszenie. Gruz, świetnie. Mamy już naszych ludzi. Więc pozbycie się tego i to jest co? To jest sucha, a sucha. Możemy przekształcić w niewiele. Dobra, no to zrzucimy tutaj przemysł. O, kolejno z suchą. I co nie? Przekształcimy ją w sprawę naukową. Aby przyjrzeć się w planety naukowe. W ten sposób. Coś tak Ceres tutaj jeszcze. Mamy kolonię, mamy wodorową 92 nauki, dobra. Raczej produkcję się powiedzieć. Plus 12. Metanowa ma plus 20. No. Metanowe są najlepszymi środkami produkcyjnymi. Nauka i odkryjmy księżyc. I to wszystko. Szkoda, że jeżeli przyjmiemy system nasze za pomocą strefy wpływów, to system nie jest bardziej chętny. O ja pierdzielę. Czego chcecie? Nie! Zobaczcie tu flota 40 tysięcy 7, 2, 5, 15, nieźle. Przepraszam. Oni jeszcze bohaterów mają, to też trzeba pamiętać.
12 tysięcy, 1400, 7000 to jest słabizna, 3000 obrażeń. A jak my stoimy? Mamy 2500, ale tutaj co my w ogóle tu mamy za flotę? Mam podstawowe Voyagery jeszcze, Boże. Mam się troszkę krepie, ale tutaj też jest mało w dowództwie obrońców samych. Wiecie, to były nasze pierwsze kure floty. No wyciągniemy już te Voyagery, co? Możemy mieć 9 na raz, widzę. Tak, 9 na raz możemy utworzyć. Niedługo myślę, że może gdzieś w następnym albo za dwa odcinki ruszymy. To jest 9 tysięcy, 7 tysięcy, 6 tysięcy obrażeń. 9 tysięcy najpierw to są snajper dwójki. Mamy jeszcze jedynki w ogóle tutaj. Widzicie, snajper jedynki. To ma 6 tysięcy obrażeń. Więc to nie jest tak, że jestem całkowicie wiadomo bezbronny. Mamy jeszcze flotę 10, to też możemy już ich wyciągnąć. Co, po 9 mogę wyciągać, to jest i tak nieźle. Bimbrowcy, jeszcze snajpery jedynki. Więc to jest już. No to akurat po 5 tysięcy, bo to są Voyagery dwójki. A ja już mogę tak naprawdę tworzyć Voyagery trójki. Zmiana, że Voyagerki są dobre statki. Dlaczego je wykorzystać, więc... Rozumiem, nie wiecie, jakie tam floty większe bądź mniejsze. Będziemy mogli się ruszyć do walki. No, możemy dać te trzy Voyagery, które tutaj są, do tej floty obrońców. I połączyć. To mają już większą siłę rażenia, to jest w ogóle 19. Obrońca 3, obrońca 4. To też 6 tysięcy, więc też ładnie. Broń tutaj systemu. No, a ja podziękuję wam za uwagę. Wyciągnę nasze statki i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, cześć, pa!